To jest hybrydowy prom dwustronny. Powstawał od 2020 roku, od listopada. Cechy charakterystyczne to oczywiście baterie pojemności 1200 kWh, które można ładować zarówno z lądu, jak i poprzez generatory, trzy generatory prądotwórcze, które wyposażony jest statek. Ładowanie jest krótkie, trwa kilka minut. W tym czasie samochody wjeżdżają na pokład. Statek ma długość całkowitą 104 metry, szerokość 15,2, zanurzenie konstrukcyjne 3,5 metra. Jest zaprojektowane, aby przewozić 92 samochody osobowe plus 3 ciężarówki. W sumie może 370 pasażerów zabrać. Wyposażony jest również w panele słoneczne do ładowania, dwa pędniki azymutalne, każdy o mocy 800 kW, zapewniające prędkość 11 węzłów. Statek budowany jest dla fińskiego armatora Finferries. Jest to drugi statek w liście dla tego odbiorcy. 5 lat temu budowaliśmy Elektrę, znany na świecie, nagradzany projekt. Ten jest troszkę, można powiedzieć, już nowocześniejszy, rozwinięta konstrukcja. Liczymy, że będzie równie udana. Jest to ta sama przyprawa, gdzie obecnie operuje Elektra. Ten statek będzie, jakby to powiedzieć, głównym na tej przeprawie, a Elektra będzie dodatkowo w godzinach szczytu najwyższego zapotrzebowania obsługiwała ruch.